Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witam bardzo serdecznie, drogich słuchaczy. Jesteśmy w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Zborze w Podkowie Leśnej. I studiować będziemy kolejny temat z tych rozważań biblijnych, które realizujemy co tydzień. Tytuł dzisiejszego spotkania brzmi Misjonarz Filip. Razem ze mną w studio jest Stanisław, Łukasz i Zbigniew, a moje imię Władysław. Nasze rozważanie, jak zwykle, rozpoczynamy rozmową z Bogiem, modlitwą. Dziękujemy Ci, Boże, że się dzisiaj zgromadziliśmy. Możemy studiować Twoje słowo. Dziękujemy Ci za ten tydzień, który był. I prosimy Cię o błogosławieństwo na najbliższe dni. Prosimy Cię o zdrowie dla naszych bliskich i o zdrowie dla tych wszystkich osób, które są tu zgromadzone. Przez Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Drodzy, a więc mamy przed sobą ciekawe studium. Do tej pory, w tych minionych tygodniach, zagadnienia dotyczyły działalności misjonarzy w Starym Testamencie. Później, gdy Chrystus przychodzi na ten świat, no to nie ma sobie równego misjonarza. I podczas 3,5-letniej działalności mesjanistycznej Jezus Chrystus ma swoich uczniów. Bezustannie wędrują i po Judei, i Samarii, po Galilei. Najwięcej czasu Chrystus spędza w Galilei. Później, odchodząc z tej ziemi, daje zlecenie zwiastowania Ewangelii swoim naśladowcom i nasze rozważania biblijne prowadziły nas w kierunku apostoła Piotra jako tego, który bardzo wielką rolę misyjną odegrał w dniu Pięćdziesiątnicy i nie tylko, w czasach apostolskich. Dzisiaj chcemy mówić o Filipie. Filip nie był ani apostołem, Filip nie był ani starszym zboru, Filip był po prostu wyznawcą. Czy przyszedł do kościoła wtedy, gdy Chrystus pojawił się w Palestynie? Czy on przyprowadził Natanaela do Jezusa Chrystusa? W każdym razie spotykamy się z tym imieniem Filip wtedy, kiedy w pierwszym kościele chrześcijańskim powstał pewien problem. Na czym polegał ten problem? Przypominacie sobie? Problem, można powiedzieć, pracoholizmu. To znaczy apostołowie, którzy służyli przede wszystkim słowem, zajmowali się również zborownikami, którzy należeli do kościoła jerozolimskiego. A jak wiemy, ludzie mają różne problemy. I szczególnie dotyczące takich prozaicznych, codziennych spraw. I tu wyszedł w wynik taki problem, że nie ma czasu wtedy. I trzeba coś zrobić, żeby znaleźć rozwiązanie. No i ustalono, że powołają specjalną grupę osób, które będą służyć w rozwiązywaniu tych problemów doczesnych, takich codziennych. Tam już podkreślone szczególnie chodzi o wdowy greckie, to znaczy wdowy, które były same i miały problemy, no takie, jakby można powiedzieć, z utrzymaniem rodziny. Dziękuję bardzo. Ja bym proponował, byśmy przeczytali ten tekst. Okej. Z Księgi Dziejów Apostolskich, 6 rozdziału, pierwsze teksty. Łukaszu, czy mogę prosić? Oczywiście. W owym czasie, gdy liczba uczniów wzrastała, wszczęło się szemrzanie helenistów przeciwko Żydom, że zaniedbywano ich wdowy przy codziennym usługiwaniu. Wtedy 12 zwoławszy wszystkich uczniów rzekło: nie jest rzeczą słuszną, żebyśmy zaniedbali Słowo Boże, a usługiwali przy stołach.
Upatrzcie tedy, bracia, spośród siebie siedmiu mężów cieszących się zaufaniem, pełnych Ducha Świętego i mądrości, a ustanowimy ich, aby się zajęli tą sprawą. My zaś pilnować będziemy modlitwy i służby słowa. I podobał się ten wniosek całemu zgromadzeniu i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, i Filipa, i Prochora, i Nikanora, i Tymona, i Parmena, i Mikołaja, prozalitę z Antiochii. Tych stawili przed apostołami, którzy pomodlili się i włożyli na nich ręce. A Słowo Boże rosło i poczet uczniów w Jerozolimie bardzo się pomnażał. Także znaczna liczba kapłanów przyjmowała wiarę. Dziękuję bardzo. Stanisław mówił o tym, że apostołowie się zapracowywali, troszcząc się o wszystkie sprawy tej społeczności izraelskiej, tam w zasadzie już chrześcijańskiej, aczkolwiek ta nazwa jeszcze wtedy nie funkcjonowała. Z tego tekstu może niekoniecznie to wynika. Z tego tekstu wynika, że w pewnym okresie czasu powstała taka potrzeba, żeby ktoś się zajął sprawiedliwie, równomiernie, solidnie, dbając o wszystkich bez względu na narodowość. Zwróćcie uwagę, że ci wybrani diakoni, ilu ich było? Sześciu. Proszę? Sześciu, nie? Siedmiu. W szóstym rozdziale to było napisane, aha, ale siedmiu ich było. Siedmiu. Że to są same greckie imiona. Nie ma ani jednego izraelskiego imienia tutaj. A więc chodziło o greckie wdowy. One uważały, że są pokrzywdzone. Były prawdopodobnie pokrzywdzone. Dlatego zrozumieć Greków, może najlepiej Grek, to było bardzo mądre. Aczkolwiek apostołowie zwrócili uwagę na inne kwalifikacje dla tych sług. Pamiętacie jakie? Może wrócimy do tego tekstu i znajdziemy. Trzeci, Dzieje Apostolskie, wiersz trzeci. W szóstym rozdziale. W szóstym rozdziale. Upatrzcie tędy, bracia, spośród siebie siedmiu mężów, cieszących się zaufaniem, pełnych Ducha Świętego i mądrości, a ustanowimy ich, aby się zajęli tą sprawą. Dziękuję bardzo. Zwróćmy uwagę, apostołowie nie wyznaczają. Ty masz być diakonem, czy no, diakon sługą, bo tyle oznacza to słowo. Ale powiedzieli zgromadzeniu całemu, znacie się najlepiej, upatrzcie między sobą ludzi o tych kwalifikacjach, powtórzmy jeszcze raz. Macie do nich zaufanie? To było pierwsze. Drugie, co? Pełnych Ducha Świętego. Pełnych Ducha Świętego. I ja sądzę, że w pierwszym zborze apostolskim nie było kłopotu znalezienia takich ludzi. Przecież oni byli pod wpływem Ducha Świętego, byli prowadzeni, ale tutaj są to ludzie, którzy mają mieć powszechną akceptację ze strony również swoich współwierzących. Między nimi znajduje się Filip. I tutaj po raz pierwszy z tym misjonarzem, nie, z diakonem Filipem się spotykamy. Do tej pory był zwykłym wyznawcą, jak każdy inny. Prawdopodobnie nierozpoznawalny w tłumie, bo w Jerozolimie powstał zbór, no, który liczył sobie 3000 wyznawców. Tam na pewno było wielu tych, którzy po świętach rozjechali się w różne strony, ale niedługo później ten zbór się rozwijał. Czytamy, że już było ich 5000. I teraz słusznie trzeba się było tym zająć. Filip ma to zaufanie u ludzi. Filip jest poddany Duchowi Świętemu. Filip, jak później się dowiemy, będzie prowadzony przez tego Ducha Świętego i chyba nie przypuszczał na samym początku, że będzie musiał
wywędrować nawet z Jerozolimy. Jak do tego doszło, że Filip musiał opuścić Jerozolimę i udać się gdzie indziej? Gdzie? No, między innymi na początku były wielkie prześladowania ze strony Sanhedrynu i wszystkich uczonych tych chrześcijan, którzy poszli za Jezusem Chrystusem. Uczonych chrześcijan? Nie, tych uczonych w piśmie. Aha. Chrześcijan, którzy poszli za Jezusem Chrystusem i którzy po prostu go chcieli naśladować i być ich uczniami. I stąd wielu właśnie musiało opuścić Jerozolimę i udawali się w różne miejscowości. Między innymi właśnie Filip też opuścił i udał się w kierunku Cezarei, prawda? Nie. I stąd właśnie, ja uważam, że to jest Boże działanie, które sprawiło, że między innymi tego typu prześladowania, ucisk spowodowały to rozproszenie. Pamiętajmy, że w Starym Testamencie też Bóg takie okoliczności stwarzał, żeby tak, ale żebyśmy rozproszyć. Nie zgubili w tym wszystkim Filipa. My musimy tutaj strzec Filipa. Gdzie udał się Filip? Do Samarii. Do Samarii, tak. Tak. A więc Samaria to była kraina i Samaria to było miasto, które było stolicą tego kraju. Czy przypominacie sobie, gdy Chrystus żegnał się z apostołami, powiedział: przyjmiecie moc Ducha Świętego, gdy zstąpi na was i będziecie mi świadkami. Gdzie? Od Samarii aż po krańce Jerozolimy. Nie tak szybko. W Jerozolimie. W Jerozolimie. W całej Judei. W judzkiej ziemi. Dopiero w Samarii wtedy? W Samarii. Popatrzmy, jak uczniom chyba dobrze było być w zborze w Jerozolimie. Liczny zbór, ciekawe nabożeństwa, ciekawi ludzie tam przyjeżdżają, stolica państwa Izrael. A jednak Bóg zdecydował, że trzeba coś zrobić, aby ta Ewangelia poszła zgodnie z zaleceniem Chrystusa. Nieraz nam się wydaje, że dobrze jest tam, gdzie jesteśmy, będziemy głosić Ewangelię, wszyscy już nas tutaj znają, my wszystkich znamy. Nie bądźmy zdziwieni, gdy Bóg może dopuścić trudności, prześladowania, może brak pracy i będziesz musiał gdzieś za pracą wyjechać i nie myśl, że tam Bóg cię kieruje po to, abyś miał tylko wyższe garze i uposażenia. Też, jeżeli, to dlaczego nie? Ale tam cię kieruje, bo tam są inni ludzie, do których ty akurat masz zanieść im poselstwo. Drodzy moi współbracia, drodzy chrześcijanie, którzy rozproszyliśmy się teraz po świecie, gdzie jesteśmy? Dlaczego tam jesteśmy? Jakie zadanie mamy do spełnienia? Gdy Filip już jest w Samarii, wkrótce później do Samarii przybywają też apostołowie, którzy pozostawali w Jerozolimie. Dlaczego tam przyszli? Ponieważ Filip już wcześniej jakby przygotował drogę, tak jak Jan na przykład Chrystusowi, dla Słowa Bożego, prawda? I już było dużo dosyć wierzących, którzy mogli po prostu aprobować tą sprawę. Filip był chyba świetny do nawiązywania pierwszego kontaktu. Bo później tam w Samarii, gdy apostołowie już przybyli, spotykamy się z problemami. Jakimi? Zbyszku, przypominasz sobie może? Mieliśmy tutaj, jeśli bratu Władysławowi chodzi, to o Szymona Czarnoksiężnika. Tak. Czy Filip by sobie poradził z tym przypadkiem? Nie ma przypadków w działaniu Bożym. Ja wierzę, że Bóg skierował tam apostołów. Oni byli potrzebni, bo oni po niedługim czasie opuścili znowu Samarię i wrócili, prawda? Ale tam trzeba było sprostać pewnym kłopotom i trudnościom. A poza tym jeszcze bym dodał i uprzedzeniom, jakie były wśród Izraelitów, którzy no nie bardzo darzyli sympatią Samarytan, prawda? I żeby pomimo tej niechęci jednak okazało się, że Chrystus chce, żeby oni też
przyjęli słowo Jego, prawda? Oczywiście, Samarytanie też nie patrzyli prostym okiem na Izrael. Było wzajemno, wspólne. Ale tu Ewangelia, gdziekolwiek dociera, znajduje ludzi, jedna tych ludzi, zaciera różnice. Pamiętacie, Szymon miał bardzo poważne problemy. Na początku jego historia była nieciekawa. Był czarnoksiężnikiem, był popularny, a później chciał być popularnym chrześcijaninem. Kto by nie chciał znać Ewangelię i opowiadać? On chciał sobie to zaskarbić za duże pieniądze. A szczególnie te cuda, które Filip wykonywał. Filip nawet cuda Ducha Świętego potrafił czynić. I Szymon powiedział, no to koniecznie. I akurat zdarzyło się, jak mówiliśmy, że jest tam Piotr. No dzisiaj to dla powszechnego rozumienia chrześcijaństwa Piotr przecież, skoro dopuścił się takiego grzechu, powinien go rozgrzeszyć, odesłać do domu, powiedzieć, no popraw się, więcej tego nie rób, za pokutę coś tam będziesz musiał zdziałać. Pamiętacie, co Piotr doradził Szymonowi, gdy widział, że popada w coraz większe zagubienie i grzech? No, żeby się modlił. Tak, proś. Ty bezpośrednio, jak masz problem grzechu, problem jakikolwiek, wołaj do Boga. Tylko Bóg może ci przebaczyć, tylko Bóg może cię wzmocnić. I sądzę, że Szymon chyba później mógł być dobrym filarem, bo gdy i apostołowie wyjechali z Samarii, to Duch Święty zwraca się do Filipa i też go wyprowadza z Samarii. I to na pustynię, gdzie tam raczej ludzi... Zaskakujące, nie? Na drogę pustynną. Ale mówi mu, że tam ma się udać. Kogo tam Bóg przygotował dla Filipa? Jaką sytuację zastał Filip na tej drodze wiodącej z Jerozolimy do Gazy? Obywatela z dalekiego kraju, była z Afryki, prawda? Prawda? Który jednak interesował się Słowem Bożym i czytał proroka Izajasza. Jak jest A skąd wziął tego proroka? No, prawdopodobnie z tego miasta, w którym był i z którego wychodził, czyli z Jerozolimy. A może wcześniej, może być też, że przez królową Sabę ta sprawa była mu już przybliżona wcześniej. Jeszcze kiedy był w swoim kraju. Jesteśmy tutaj gdzieś prawie, że w połowie pierwszego wieku i ten przybyły z Afryki kupuje sobie Pismo Święte, no, Księgę Starego Testamentu. Skąd on znał język hebrajski? Wtedy już miał wybór. Już mógł nawet dostać Septuagintę, bo w drugim wieku ona już była w obiegu, przekład grecki Starego Testamentu. Nie wiemy, czy czytał po grecku, czy po hebrajsku, ale skąd ten mieszkaniec Afryki mógł znać ten język? Ale pamiętajmy, że to nie jest zwykły mieszkaniec Afryki. To jest wysokiej rangi urzędnik, który prawdopodobnie znał wiele języków. To nie była zwykła osoba, która przyjechała, mogła sobie wybrać każdą rzecz, która była w Jerozolimie, a jednak wybrała szczególną rzecz, bardzo cenną, bardzo drogą. W tamtym czasie to była bardzo droga rzecz, prawda? Oczywiście, bardzo rzadka. Myślę, że mógł wieś albo dwie kupić za to. I Anu kupuje to i czyta. Miał wiedzę, miał rozeznanie. Nie był to osoba nieświadła, nieświadoma. Tak, zwróćmy uwagę na to, że kraj, z którego przybywa, według biblistów, to Saba z czasów Salomona, a dzisiejsza Etiopia. Historia już od czasów Salomona ukazuje nam, że tamci Afrykanie byli do żywego zainteresowani religią Jahwe. Religią, którą wyznawali Izraelici. Ona przecież dobrze wyposażona przez Salomona wróciła do swojego kraju. Tradycje, no, wiary w Boga Stworzyciela dają o sobie znać jeszcze w XVI wieku naszej ery,
kiedy to w parlamencie brytyjskim jeden z posłów etiopskich broni przykazań Bożych tutaj w Europie i broni sabatu, gdzie wszyscy święcą w tamtym czasie, no nie wszyscy, ale to wyjątki święciły biblijny czas, biblijny dzień. A więc to byli ludzie naprawdę zainteresowani Biblią, a więc niewątpliwie, gdy pojawiła się Septuaginta, no a taki komornik królowej, to jak dyplomata, prawda, on musiał się poruszać i umieć znaleźć to, co Zbyszku mówiłeś. Prawdopodobnie mu nawet powiedzieć, żeby może w delegacji dzisiejszym językiem mówić, prawda? Załatwił jakąś sprawę służbową czy coś z polecenia. Tak. A może otrzymał polecenie, jedź, może jakieś nowe księgi mają. Może coś dlatego więcej stąd się znajomość tego języka musiała być u niego. Którą księgę czytał? Izajasza. Czytał księgę Izajasza, 53 kluczowy rozdział tej księgi. No i w momencie, kiedy spotyka się z Filipem, okazuje się, że nie rozumie tego, co czyta. Czyta słowa, rozumie słowa, ale nie rozumie przekazu tej treści. Sensu. Tak. To mogło być najtrudniejsze. Znamy ten tekst 53 rozdziału. Weźmy na chwilę w te buty owego dostojnika. Czy kogo to dotyczy? Jakiej osoby, prawda? Kogo? Ale co tam o tej osobie jest napisane w Izajaszu? No raczej niezbyt budujące rzeczy, prawda? Bo mowa jest o Mesjaszu, który będzie cierpiał, który będzie ponosił różne nieprzyjemne sprawy w swoim życiu, no ale będzie nawet zabity, ale będzie mógł ratować innych przez to. Aha. I teraz o kim to pisze prorok? Pyta ten człowiek. Jak reaguje na te pytania, bo to jest bateria pytań, na te pytania Filip? I po prostu mówi mu. Co mu mówi? Mówi o Jezusie. Nowinę o Jezusie. Czy ktoś mógłby znaleźć to miejsce w tekście, w 8 rozdziale, gdzie dowiadujemy się, że właśnie w ten tekst wszedł jako początek swojej opowieści o Chrystusie Filip. To jest Dzieje Apostolskie, wiersz 34. W rozdziale? W rozdziale 8. Mm-hmm. Wtedy eunuch odezwał się do Filipa i rzekł: proszę cię, o kim to prorok mówi? O sobie samym, czy też o kim innym? A Filip otworzył swoje usta i zwiastował mu dobrą nowinę o Jezusie, począwszy od tego ustępu pisma. Dziękuję bardzo. Czy mu wyjaśnił tylko to pismo, czy powiedział mu coś więcej? Jak wynika z tego tekstu? Wynika, że jednak przekazał mu więcej. Dużo więcej. To był zapalnik, tutaj rozpoczął. Ale od tego miejsca w Piśmie Świętym opowiedział mu to wszystko o Jezusie. No moglibyśmy tutaj prześcigać się w tym, ażeby proponować, o czym mu musiał powiedzieć, skoro na końcu eunuch przyjechali nad pewną wodę i mówi... Co stoi na przeszkodzie, żeby się nie zanurzyć w tej wodzie. A więc w tekście nie mamy powiedziane, że powiedział mu o konieczności zawarcia przymierza z Bogiem przez chrzest. Ale powiedział mu to, bo spotkanie z wodą taką reakcję wywołuje u tego komornika. Niesamowite. Został ochrzczony? Został. Ileż mógł czasu poświęcić na to przygotowanie? Czy można z człowiekiem raz się spotkać, jechać tam jakiś odcinek drogi i powiedzieć, jesteś gotowy, aby być ochrzczony? Myślę, że tak, dlatego że ochrzczenie nie oznacza końca drogi, tylko początku. I żebyśmy pamiętali, że to jest początek drogi, początek wielkiej przemiany. Jeśli popatrzymy na wcześniejszych misjonarzy, dostają początek i potem urastają. Mhm. Ja może tutaj bym dodał ten 37, przeczytam z tego 8 rozdziału werset. Filip zaś powiedział mu, jeśli wierzysz z całego serca, możesz. A odpowiadając rzekł, wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. I to wyznanie sprawiło, że Filip go ochrzcił, prawda? To jest niemal paradoksalne, ale dzisiaj takie wyznanie
wierzę, że Jezus Chrystus, Jezus jest Synem Bożym, nieraz bardzo łatwo się wypowiada. Tamten człowiek z kontekstu sytuacyjnego wynika. On naprawdę wierzył. Jeżeli on miał związek z tymi ludźmi, którzy byli potomkami królowej Saby, to oni wszyscy tęsknili chyba za tym Mesjaszem, o którym Salomon musiał Sabie opowiedzieć. To była nadzieja Izraela. I nareszcie tutaj ten człowiek dowiaduje się, czytając te proroctwa już po Salomonie zresztą, prawie 300 lat po Salomonie napisane. Myślę, że na ciekawą rzecz trzeba zwrócić, że jak wcześniej powiedzieliśmy, że to wysokiej rangi dostojnik państwowy, dyplomata, prawda, człowiek słowa. Więc to nie był ktoś, kto był napalony, który nie znał mocy słów, że można było go łatwo przekonać, łatwo mu powiedzieć. To był człowiek obeznany ze światem, prawda? Światem izraelskim, światem etiopskim. Więc to nie była decyzja, można powiedzieć, taka wręcz emocjonalna. Tylko taki człowiek, musimy zdawać sobie sprawę, podejmuje racjonalną decyzję. To jest bardzo, bardzo ważne. Łukaszu, chciałeś... Poza tym możemy sądzić, że ten człowiek nie był w jakiś sposób... Nie czytał tych wersetów pierwszy raz, nie wziął pierwszy raz Biblii do ręki. Był obeznany z pewnymi pismami. I dodatkowo, jak wiele łotrowi na krzyżu trzeba było, żeby został zbawiony. Przyjął Chrystusa w zasadzie w momencie chwili. Ten człowiek był jakby już przygotowany przez Ducha Świętego, ponieważ to Duch Święty wysłał Filipa tam na tą drogę. Tak. Także to już było wszystko przygotowane. Filip miał tylko pewne rzeczy wyklarować. Czy Filip, będąc diakonem, myślał kiedyś o takich doświadczeniach i przeżyciach, o takiej radości? Bo tu czytamy, że ten ochrzczony jechał dalej z wielką radością w sercu. On wiedział, z czym wraca do swojego kraju, do swojej królowej. Ale co się dzieje dalej z Filipem? No, napisane jest dosyć dziwnie, znaczy dwuznacznie, że Duch Pański porwał Filipa i eunuch nie ujrzał go więcej i później zaprowadził, znalazł się Filip w Azocie. To jest takie, no, można powiedzieć, można dwojako rozumieć, prawda? Czy po prostu wskazał mu, że ma tam się udać, czy rzeczywiście literalnie w jakiś sposób go przeniósł, prawda, na to miejsce. Tak jak to Ezechiel mówi, chwycił mnie za kędzierze mojej włosów i przeniósł mnie tam. I zobaczyłem, będąc w Babilonie, zobaczył to, co dzieje się wewnątrz świątyni w Izraelu, w Jerozolimie. A więc różnie to mogło być, ale nie to jest najważniejsze. Filip, ja tak kolokwialnie powiem, ląduje w Azocie. Jest na wybrzeżu, na południu Palestyny. I co czyni? Rozgląda się, jak wrócić do domu. Od razu zajmuje się misją. No, możemy też przeczytać 40 werset 8 rozdziału. Mówi, znalazł się Filip w Azocie i obchodząc wszystkie miasta zwiastował dobrą nowinę, aż przyszedł do Cezarei. Niesamowite. Gdziekolwiek ten człowiek się znalazł. Jak myślimy? Dlatego, że ktoś mu dał takie polecenie? Dlatego, że tak wypadało? Dlatego, że... No, dlaczego on to robi? Miał taką potrzebę serca. Potrzeby serca, robił to szczerze. Nie widzimy tutaj, że mu ciężko, że źle. Za każdym razem się cieszysz. On, jeśli miał takie doświadczenia... To jest niesamowite. On nie wiedział, że będzie miał takie... On miał tylko powiedzieć temu Etiopczykowi nowinę, a nie wiedział, co się stanie. I myślę, że potem, jeśli opowiadał i zobaczył to, co się dzieje, no to był uskrzydlony. On był przecież po chyba niełatwej drodze, po tej pustynnej drodze, żeby spotkać się z tym Afrykańczykiem. Później przeżycie emocjonalne, bardzo wyczerpujące. W Azocie jest i znowu rozgląda się, tam są wioski, miasteczka.
To jest wybrzeże rybackie i idzie aż do Cezarei, do tej Cezarei nadmorskiej, bo była też Cezareja Filipowa u źródeł Jordanu na północy, koło Dan. Tutaj jest w Cezarei Filipowej, bardzo znanym wtedy i bogatym mieście, portowym mieście. I w tym mieście spotyka się później z nim ktoś szczególny, również misjonarz. No kto to był? Wtedy ten, który go wcześniej prześladował, prawda? Na ten czas już misjonarz, ale wcześniej też miał misję. Tak. Szczepan go chyba poznał wtedy, gdy... Nie Szczepan, Filip. Poznał go wtedy, kiedy przyszedł ze swoim plutonem egzekucyjnym, nazwijmy to dzisiejszym językiem, i wykonał wyrok śmierci na Szczepanie. Też diakonie. I teraz spotykają się, bibliści stwierdzają na podstawie tych opisów, że to mogło upłynąć 20-25 lat. I spotykają się jako bracia w Chrystusie. Jako bracia, dwumisjonarzy. Moi drodzy, służyć Bogu. Czy może być coś wspanialszego? Należeć do Niego? No, ale myślę, że musimy też zwrócić dwóch wielkich misjonarzy, ale jak różnych od siebie. Paweł Kawaler, a Filip, ojciec czworga dzieci, córek, które prorokują, prawda? No, skoro już mówimy o Pawle, jako kawalerze, to nie byłbym tak pewien tego. Bo jeżeli był członkiem Sanhedrynu, jak wielu dowodzi, to nie mógł być kawalerem. Mógł być samotnym, mógł być wdowcem, ale nie kawalerem. Członkowie Sanhedrynu to byli doświadczeni ludzie również w życiu rodzinnym. No ale w każdym razie nie miał żony, o której nie słyszymy, to więc... Mm-hmm. Historia nam nie podaje. Tak. Nie miał rodziny żadnej. Nie miał z sobą rodziny. A mi chodzi, że tutaj Filip miał rodzinę i musiał o nią zadbać. I jak widzimy, cały czas podróżując, musiał utrzymać, musiał opiekować się tą rodziną. Co wiemy na temat rodziny Filipa? Czy ktoś mógłby odszukać tekst, który dzisiaj chcemy mu się przyjrzeć i chcemy nad nim się zastanowić? Był chyba 21 rozdział, tak? 20. Paweł wraca z trzeciej podróży misyjnej do Jerozolimy, ale po drodze ma Cezareję. 21 rozdział Dzieje Apostolskie, wiersz 8. A wyruszywszy zaś nazajutrz przybyliśmy do Cezarei i weszliśmy do domu ewangelisty Filipa, który był jednym z siedmiu, i zatrzymaliśmy się u niego. A miał on cztery córki, dziewice, które prorokowały. A gdy przez dłuższy czas tam pozostawaliśmy, nadszedł z Judei pewien prorok imieniu Agabus. Mm-hmm. I on tam ma proroctwo związane z przyszłością Pawła, apostoła. A więc jaką rodzinę miał Filip? No dużo miał, można powiedzieć, nawet na nasze warunki, prawda? Na nasze warunki, tak. Na tamte warunki, duża rodzina. Ale ja bym też chciał zauważyć, że tu jest napisane, który był jednym z siedmiu ewangelistów, czyli ten... Jeden z siedmiu diakonów. Określenie siedem w Dziejach Apostolskich odnosi się do siedmiu diakonów. No właśnie, czyli po prostu możemy tak to uważać, którzy tej, albo że tam może być, że tam byli też ewangeliści oprócz Filipa. Mamy wolną wolę, a więc możemy przypuszczać. W każdym razie cztery córki, dziewice, które prorokowały. A więc jak religijny był ten, jak uduchowiony był ten dom. Ta rodzina. Ale myślę, że też powinniśmy o pewnym aspekcie takim zwykłym, codziennym wspomnieć, że Paweł przyszedł do jego domu, mieszkał przez dłuższy czas, to znaczy, że miał dom. Był gościnny, ale nie sprzedał go, prawda? Mm-hmm. Więc nie było to tak, że wszyscy chrześcijanie wyzbyli się budynków i mieszkali na pustyni. No tak, niektórzy
mogliby wnioskować, czytając czwarty rozdział Księgi Dziejów Apostolskich, że sprzedawali wszystko i przynosili, żeby równo się podzielić między siebie. To ma swój kontekst historyczny, swój kontekst związany z żydostwem, z narodem przymierza. Wiemy, że ci, którzy szli za Chrystusem, byli w Palestynie przynajmniej z synagogi usuwani, a usunięcie z synagogi w Palestynie, gdzie Żydzi, lud przymierza, mieszkali w ojczyźnie darowanej narodowi przymierza, wyłączenie z synagogi oznaczało się pozbawienie wszelkich praw i majątków. Narodowych jednocześnie. Tak samo, ale i ekonomiczne dobra zostały zabierane, bo to, co jest tutaj, jest dla ludu przymierza. Ty już nie należysz do ludu przymierza. Być może niektórzy ubiegali to wyłączenie z synagogi w ten sposób, że pozbywali się tych dóbr, które posiadali, bo tam nikt nie posiadał dóbr na jako trwałą własną wartość. Ziemia była pańska i należała do tego narodu, bo Bóg im właśnie dał. A więc, ale to jest osobne, zupełnie osobne zagadnienie, którego nie chcemy rozwijać. Mnie interesuje tu jeszcze jedna sytuacja, że w domu u Filipa są cztery dziewice, które prorokują i żadnej z nich Bóg nie przekazuje proroctwa odnośnie Pawła. Z Judei przychodzi Agabus i będzie miał to proroctwo. Nieraz nam się wydaje, jak prorok jest do wszystkiego, on wszystko wie, on wszechwiedzący jest, on wszystko może powiedzieć. Nie, prorok wie to, co mu Bóg objawił. Jest wyznaczony do pewnych zadań. Tak. I Bóg posyła proroka odpowiedniego do odpowiednich ludzi, z odpowiednim, dopasowanym do sytuacji poselstwem. Bóg nie działa chaotycznie i emocjonalnie, tylko w sposób skuteczny. Co moglibyśmy z tej lekcji, z tego studium zatrzymać dla siebie? Filip, misjonarz. Że chrześcijanin może się rozwijać. Najpierw zostaje powołany do takiej zadanie jako diakon. Później Bóg widzi, jak się wypełnia i realizuje w tej materii, daje mu następne zadanie jako misjonarz, ewangelista, prawda? I bez względu na to powinniśmy my również patrzeć dzisiaj i pomimo naszych niechęci, czy do osób, czy do narodowości jakichś tak dalej, powinniśmy wykonywać zadania, tak jak tutaj jest Filip przedstawiony. Bez uprzedzeń, bez różnych jakichś takich spraw, które by czyniły nas takimi niedostępnymi i tak dalej. Bo wiemy, że Bóg może każdego zmusić. Przykład Jonasza. On mam też pytanie. Nie chciał. My mamy tutaj Filipa. Tak, i nie chciałbym, żebyśmy się zagubili. Ale, to ale posłuchajmy. Czy prorok, czy Filip, pełen Ducha Świętego, gdy służy Bogu, otrzymał taką rozpiskę, co w jego życiu się będzie działo? Jego rozpiską był Duch Boży, który był z nim. Bardzo trafne spostrzeżenie. Jak się oddajesz Bogu, to nie zastanawiaj się nad tym, co będziesz robił. Będziesz robił to, co ma sens. Stosownie do tego, co jest potrzebne. Stosownie do twojego wyposażenia, do twoich darów, do twojego przygotowania, do doświadczeń, które już zdobyłeś. Bóg prowadzi człowieka krok po kroku i rozwija go. Czy nie warto by, drodzy, zająć się właśnie tym, aby należeć do Boga, aby dać się prowadzić Duchowi Świętemu? Niektórzy mają kłopot z Duchem Świętym nawet. Niektórzy negują istnienie Ducha Świętego. Ta lekcja jest niezbitym dowodem na to, że Duch Święty nie jest do naszej dyspozycji i jego działanie i istnienie nie jest zależne od naszego, nawet jego zrozumienia, ale poddania się jemu.
Zapraszam was wszystkich do studiowania kolejnych tekstów Pisma Świętego, a już dzisiaj zapowiem, że studiować będziemy postać innego misjonarza, wspomnianego już tutaj, apostoła Pawła. Podziękujmy Bogu za to, że był z nami do tej pory. Ukochany Panie, chcemy Ci podziękować za ten czas poświęcony studium Słowa Twojego i takiej sprawie dosyć prozaicznej, bo dotyczącej zwykłej osoby, jakim był Filip, a którego Ty wybrałeś i użyłeś w sposób, który przeznaczyłeś, jakby można powiedzieć, dla niego i zadania, które mu powierzyłeś, on przez swoje posłuszeństwo i poddanie mógł wykonać. Prosimy Cię, Panie, abyśmy my mogli również sprostać Twoim zadaniom, Twoim planom w stosunku do każdego z nas i abyśmy mogli również być efektywnymi w naszej pielgrzymce razem z Tobą, razem z Twoim Duchem przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen. Amen. Drodzy słuchacze, do spotkania za tydzień. Niech Bóg błogosławi każdego i każdą z was. Thank you.